Cześć, witajcie w pierwszym odcinku z sześciennego pogromu, czyli z serwera multiplayer, na którym będę budował. Ha, 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 bardzo śmieszne, taki suchar na rozpoczęcie. Nie no, będę budował, ale będę też grał i dobrze się bawił z innymi, bo nie gram na singlu, tylko gram z kimś. Ten pierwszy odcinek, od razu mówię, że będzie trochę nudniejszy niż wszystkie pozostałe, ponieważ po prostu będę budował na timelapsie, a inne odcinki będę się starał robić z kimś i na przykład zwiedzać coś, czy coś robić, byle by się nie nudzić na tym pięknym serwerze. Na początku was trochę oprowadzę. Mamy tutaj kilka domków, no z mojej okolicy to jest kilka. Tu jest domek, nie wiem kogo. Tu ktoś kopie, spikerku tu kopie. Na razie są trzy osoby, w tym ja. Ponieważ nagrywam to rano, żeby nie było tłoku, nie było szumu, wbijemy mu do domku po prostu tu. Aha, dobra. Nothing. No nie wiem, no nie wiem, gdzie on ma to wejście. Kiedyś miał tutaj. Na pewno ma z tej strony gdzieś. No i ma. Otwarte nawet. Dziwne. Spikerku tutaj sobie buduje. Taki tunelik do Katwia bodajże. Ładny domek z wewnątrz. Z zewnątrz nie robi szału, choć jest na pewno inny niż wszystkie. Ja chcę zbudować domek wszechstronny. Nie to, żeby był inny niż wszystkie, tylko żeby był po prostu dostępny w różnych celach. A więc teraz posłuchacie sobie trochę muzyczki, ja go zbuduję i może coś jeszcze porobimy.
Dobra, można powiedzieć, że już jestem, chociaż cały czas byłem. Jesteśmy w podziemiach, które kiedyś będą piwnicą, ale na razie nie są. Zjemy sobie melona i zwiedzimy to, co jest tu zbudowane. Poustawiałem piecyki, poustawiałem dwa workbencze, skrzynkę. Tutaj będzie tylko jedzenie na razie, bo tam będzie cały magazyn. I idziemy na górę. Tu będzie łóżko i jakieś szafki może tutaj będą. Jeszcze wszystko się okaże, jak będzie. Tutaj jest taki tarasik, na który nie mamy wstępu. Tam ktoś sobie chodzi, pewnie z pikerku i potajemnie sadzi drzewa. Bo już tutaj mnie strollował. Fuck, co za idiota. Znowu posadził drzewa. Never mind. Bardzo mi się podoba wygląd stąd. O, zobaczcie. To jest jedna szyba. I widać wszystko. Bardzo, bardzo ładnie. W nocy robi to większy efekt niż w dzień i ja niestety muszę to drzewo ściąć, bo mi tu nie pasuje. On i tak przyjdzie i posadzi. Ale to dla mnie lepiej. Będę miał drewno. No i zobaczcie. Dom chyba może być, co nie? Jeszcze tylko, żeby tutaj się dobrze grało, potrzeba z kimś grać, to trzeba rozmawiać, a jest dużo osób, na razie jest mało oczywiście, ale dużo osób jest na whiteliście, więc spokojnie będę mógł z kimś nagrywać. Oczywiście takim, żeby dobrze się słuchało dla was specjalnie, wszystko dla was. Cześć creepaśny, odwróć się. Ja specjalnie dla ciebie to nagrywam. Foch ever. No dobra. To trzeba coś porobić. Najwyższy czas coś porobić. On nie chce, żeby on mi wybuchnął tutaj. On mi wszystko popsuje. Dobra. Wzięliśmy go. Tak bardzo ładnie. Nie wiem skąd ja mam jeden glowstone'a. Ktoś mnie goni. Ktoś chodził po jakimś stołnie czy po czymś, bo słychać było. Okej. No to co? Może poszukamy jakiegoś cave'a, albo przejdziemy się. To jest taki odcinek wprowadzający. Tu się przejdziemy. Jest komenda spawn? Nie ma komendy spawn, niestety. No to może się przejdziemy po różnych domkach, żeby wam pokazać, kto tu właściwie gra. To znaczy i tak domki nie są podpisane. Oh fuck! Dobra. Wejdziemy najpierw do domku Katri, bo to chyba jest Katri domek. No i on sobie tu ładnie urządził. Monsters rest nie lubi. Tutaj coś mu rozwaliło, albo ktoś mu rozwalił, albo Enderman przyszedł. Tutaj ma jakiś taki malutki pokoik. Nie mogę otworzyć, bo jest spell. I dobrze, bo nie wszyscy się tu znają na tyle. Taki sadzonkarz, co chodzi ciągle za mną i sadzonki sadzi. No, ładnie tu ma. Na tej wieży jest wejście, tak? Tak. Z tamtej wieży obok bym mógł sobie spokojnie zeskoczyć na swój domek. Chociaż, że nie ma wejścia na mój domek z góry. I tak ma być. I tak ma być, bo nic mi nie we... Aha, gdzieś się zgubiłem. Do skrzynkarni poszedłem, tak? Okej, to pójdziemy sobie teraz do domku obok. Tu jest jakaś kopalnia, też sobie będę korzystał. Fuck. Ale lagi. Zlagował mi kompa. Okej, przejdę sobie. Muzyczka gra bardzo ładnie. O. Myślę, że jedną dynię też sobie podwołuję i nikt się nie pogniewa. Dobra, z F1 będę chodził, ale zawsze plus jeden do reputacji jest, jak się ma dynię na głowie. To był domek, to było właściwie... Nie powiedziałem, czyli to domek był. Czyli to domki. Właściwie nie domki, tylko jakieś tam posiadłości małe. Spikerku tu mieszka. No, jest... Małe, ale ładne. Nie będę mu tykał ciasta, tortu, czy jak kto tam woli. Wezmę sobie na dwójkę miecz, okej. Tu jest też speakerka, czy to jest jakaś posiadłość inna? Czy może też portal tu jest? Domki Busa Luxariego, żal unsub. Paolo Coelho. Luxari, aha. Luxari.
Wiem kto to, wiem co on tu ma, mniej więcej, raz oglądałem jego film. A więc Luxari, Gimbus, malutkie domki mają, ale ładne i bardzo pojemne. Ja też mogę mieć pojemny. Dolina Gimbusu, Spikerku i Luxari. Aha, no dobra. Tutaj jest pająk, dom pająka, więc never mind. Ale można poszukać innych domków. Tutaj jest jakieś ładnie splątana, no ładnie splątane, oryginalny pomysł. Co my tu mamy? Dom Tiviego, M. Filipe i Rabita. Co jest? Aha, Wooden Door is Locked, okej. Też se mogę zrobić private na drzwi. Krzema Room, to dom krzemy. Ale to jest brzydkie. Ale brzydactwo. To jest nie wiem czy dom. Też krzemy. Mógłby się trochę postarać. Bo to jest ohydne. Tu jest drzewo dżunglowe. Nie wiem skąd, ale jest no. Żelazo. I diamenty na dole. Ale jest pewnie kuboid. To to jest. Ilgino. Ilgino. Poszukajmy, tu jest jakaś farma. Ceuta. Tu pojedyncze zwierzaki, nie ma jak ich rozmnożyć. No tam są wyspy, na których nic nie ma, jest spawn po prostu. No i na razie z tej kreatywności to by było chyba tyle. Obeszliśmy wyspę dookoła. Jeszcze możecie wejść w dynamiczną mapę, którą dam wam w opisie. Wszystko możecie sobie przejrzeć i obserwować na bieżąco jak kto gra. To jest jakiś port. Nie wiem, ładny, ładny port, ładny na pewno. Tylko, czy wejdę i zobaczę, czy to? Niestety nie podpisany. Ktoś dopiero zaczyna, ale pomysł na port ma naprawdę epicki. Jeżeli to będzie dalej kontynuował, to oczywiście będzie pięknie w moim otoczeniu. A więc co ja wam mogę powiedzieć? Jestem Steve'em, nie wiem czemu. Myślałem, że już naprawili ten błąd. Ale żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Bania!